wszystkich nas dotknęła obecna sytuacja, przede wszystkim wynikająca z wojny na Ukrainie i generalnie kryzysu gospodarczego, który jest no coraz bardziej widoczny na świecie. Poszły bardzo dużo w górę, bardzo mocno zwiększyły się ceny stali, rosną koszty wykonawców, które też są związane z inflacją. Także oczywiście Orlen, jak każda inna instytucja, też jest dotknięty tą sytuacją. Realizujemy nasz program inwestycyjny pomimo tych trudności. Oczywiście w bardzo wielu przypadkach spotykamy się z wnioskami wykonawców o to, ażeby podejść jeszcze raz do cen, żeby zweryfikować, powiedzmy, koszty. To są bardzo trudne rozmowy. W miarę możliwości oczywiście staramy się te problemy rozwiązywać. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych takich inwestycji, które chcielibyśmy odłożyć, opóźnić. Chcemy wszystkie realizować i staramy się raczej znajdować oszczędności po stronie kosztowej, znajdować zwiększenie efektywności tych inwestycji, raczej niż podchodzić do tego w taki sposób skrajny, typu powiedzmy zaniechania czy zmniejszenia zakresu inwestycji. Na dzień dzisiejszy wszystkie planowane inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem i zamierzamy je oddać w planowanych terminach. Inwestycja w Ostrołęce realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Nie widzimy tutaj w tej chwili, żeby były jakiekolwiek przeszkody związane z niedotrzymaniem terminu.